Witaj, Pepo. Myłaś dokładnie ząbki? Tak, doktorze Słoniu. Dobrze. No, to kto pierwszy? Ja będę pierwsza, bo jestem dużą dziewczynką. Patrz na mnie, George. Usiądź na fotelu. W górę. Otwórz szeroko buzię. Szerzej, proszę. Tak, obejrzymy ząbki. Doktor Słoń używa małego lusterka, żeby sprawdzić zęby Pepy. Mam nadzieję, że nie jadłaś za dużo słodyczy, Pepo. Trudno jest rozmawiać, kiedy ma się szeroko otwartą buzię. Już, to wszystko. Śliczne, zdrowe ząbki. Odziedziczyła to po mnie. Czy dostanę teraz ten specjalny różowy napój? Tak, ale nie połykaj go, Pepo. Wypluj go. George, teraz twoja kolej. Nie. George nie chce usiąść na fotelu. Możesz trzymać swojego dinozaura, a pan doktor obejrzy twoje ząbki. Dinozaur! Miło mi pana poznać, panie dinozaurze. To nie jest prawdziwy dinozaur. Jest zrobiony z plastiku. Jazda. Doskonale sobie radzisz, George. Proszę, pokaż mi swoje ząbki. George nie chce pokazać ząbków doktorowi. George, otwórz szeroko buzię. O tak. Bardzo dobrze. I po wszystkim. Masz bardzo ładne, czyste i zdrowe ząbki, George. Czy są tak ładne jak moje, doktorze Słoniu? Tak. Pepo, dzidziuś jest za mały, żeby bawić się piłką. Jeśli on nie chce bawić się dinozaurem, ani piłką, to co może robić? On tylko je i śpi. I nic więcej. Ciociu Świnko, czy mogę podtrzymać maleństwo? Tak, ale bądź bardzo ostrożna. Proszę, weź Aleksandra. Aleksandra? Tak ma na imię dzidziuś, Aleksander. Takie wielkie imię dla takiej malutkiej świnki. Całkiem miły, nawet jak na chłopca. O, co to za zapach? Myślę, że trzeba zmienić Aleksandrowi pieluszkę. To okropne. Pepo, kiedy ty byłaś mała, też nosiłaś pieluszki. Wcale nie. Mamo, mogę się pobawić z Pepą i George'em w ogrodzie? Tak. Chloe, cieszysz się, że masz młodszego brata? Tak, Aleksander jest słodziutki. Chciałabym, żeby George był takim słodkim prosiaczkiem. Dobrze. George może udawać niemowlaka. Włożymy go do wózka dla lalek. Wspaniały pomysł. Nie. George nie chce udawać niemowlaka. George, jeżeli poudajesz maluszka, obiecuję, że już zawsze będę dla ciebie bardzo, bardzo miła. George się zastanawia. Będziesz się mógł bawić moimi zabawkami. George wciąż się zastanawia. A jak wrócimy do domu, to dam ci moje zabawki. George zdecydował. Go, go, go! Jak śliczna mała świnka. Przyszły Kenny Kot, Suzy Owca, Rebeka Królik i Zoe Zebra. Dzień dobry. Czemu George jest w wózku dla lalek? To nie jest George. To jest dzidziuś świnka. Kogo? Przecież to jest George. George udaje małego dzidziusia. George jest troszkę za mały. Szybko zmęczą mu się nóżki. Ja jestem już dużą dziewczynką i nie zmęczę się. To będzie długa wycieczka. Dasz radę? Tak, tatusiu, na pewno. Dobrze, wszyscy gotowi? Tak, tato świnko. No to w drogę. Ui, wygram. To nie jest wyścig, Pepo, tylko spokojna wycieczka rowerowa. Tak, tato, ale ja wygram. Teraz my wygrywamy. Bardzo nie
lubię podjeżdżać pod górę. Pepo, wygraliśmy wyścig. Wcale nie, tatusiu, bo ja pod górkę nie ścigałam się z wami. Ale teraz się ścigam. Nie złapiecie mnie. Ty mała spryciaro. Witajcie, kaczki. Jesteśmy na wycieczce rowerowej. Witajcie, kaczki. Zapomniałem, jak bardzo lubię rower. Zapomniałem też, jak nie lubię podjeżdżać pod górkę. Górka robi się naprawdę stroma. Nie lubię podjeżdżać pod górę. Spójrzcie, jaki piękny widok. O, rety, to dopiero ciężka praca. Mamo Świnko, nie pedałujesz. Przepraszam, tatusiu, podziwiałam widoki. Pepa z rodziną dotarli na szczyt wzgórza. Wszyscy przyjaciele Pepy też tu są. Dzień dobry, Pepo! Dzień dobry. Mamy zamiar ścigać się na rowerach. Chcesz się z nami ścigać, Pepo? Dobrze, ale bez podjeżdżania pod górę. Dobra. Byłam pewna, że to będzie jakiś dinozaur. Ściśnij jego brzuszek. O, przerażający. George, zrobiłam dla ciebie kartkę urodzinową. Czy zgadniesz, co to za obrazek? George nie wie. Chciałam ci namalować obrazek kwiatka. George nie lubi kwiatków. Ale w końcu zdecydowałam, że... Dinozaur! To prześliczny obrazek, Pepo. Tak, ja bardzo ładnie rysuję. Teraz z okazji urodzin George'a pójdziemy w bardzo specjalne miejsce. Hurra! Chodźmy! A gdzie idziemy? Zobaczysz. Cała rodzina przygotowuje się na świętowanie urodzin George'a. Czy jedziemy do cyrku? Nie, ale to równie ciekawe miejsce. Może do kina? Nie, dużo lepiej. No to chyba nie zgadnę. Gdzie oni mogą jechać? Jesteśmy. Rodzina zajechała do muzeum. Czemu przyjechaliśmy do muzeum? Chodź, zobaczysz. Co to może być za niespodzianka urodzinowa? George? Powiedz, co najbardziej lubisz na całym świecie. Dinosaur! Dinosaur! Niespodzianka urodzinowa dla George'a to wizyta w muzeum, w sali z dinozaurami. A, znowu głupie stare dinozaury. Dinosaur! To nie będzie łatwe zadanie. Polecimy wyżej? Tak, proszę. Wyżej, wyżej. Balon unosi się wysoko w niebo. O, gdzie się podziało niebo? Nie martw się, Pepo. Nasz balon wleciał w chmury. Jej, niebo znowu wróciło. Hurra! Balon mknie, balon mknie. Wszystko wkoło zmienia się. Serce drży, niebo lśni. Ach, jak dobrze, dobrze mi. Spójrz tedy, lecimy naprawdę wysoko. Pepo, ostrożnie, nie upuść. Tedy, upuściłam Tediego. Nie martw się, Pepo, uratujemy Tediego. Trzymajcie się wszyscy. Schodzimy w dół. Pani Królik kieruje balon niżej, żeby uratować Tediego. Nigdzie nie widzę Tediego. Tam jest! Tedy zawisł na drzewie. Zarzucę kotwicę, może uda się go złapać. Powoli. Powoli. Już! Tatuś Świnka uratował Tediego. Tedy! Hurra! Ojej, nikt nie patrzy, gdzie leci balon. Uwaga!
przed nami drzewo! Trzymajcie się! Najpierw Teddy utknął na drzewie, a teraz my! Tato Świnko, wiesz, gdzie jesteśmy? Zgubiliśmy się, prawda? Tak. Popatrzcie tam! Czy to nie jest domek dziadka i babci Świnki? Tak, pewnie jesteśmy w ogródku dziadka. Tak, jak myślałem. Witajcie, babciu Świnko i dziadku Świnko! Wielkie nieba! Cała naprzód! Baba, babciu! Do zobaczenia! Peppa i George uwielbiają mały pociąg dziadka. Jedzie pociąg, puf, 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 puf. Jedzie pociąg, puf, 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 wiezie nas. Wiezie nas po łące, puf, 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 puf. Zmykają zające, kic, 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 gnamy. Przyjechał dziadek pies z Danym psem. Dzień dobry. Witaj, Dany. Widzę, że bawicie się pociągiem zabawką. Zabawka? Gertruda, to nie zabawka. A jak tam twoja mała ciężaróweczka? Mała ciężaróweczka? Moja wielka ciężarówka jest normalnym, prawdziwym pojazdem. Dziadku, mogę pojeździć pociągiem? Jeśli masz ochotę, Dany, to twój wybór, jeżeli wolisz bawić się pociągiem. Dzięki, dziadku. Do zobaczenia! Pani Królik prowadzi szkolny autobus. A po lewej stronie widać wzgórza i drzewa. Witajcie wszyscy! Są tu wszyscy przyjaciele Pepy. Czy możemy przejechać się pociągiem? A zabrałam dzieci na szkolną wycieczkę edukacyjną. Czy ten pociąg też jest edukacyjny? Ależ oczywiście. O, ręka w górę każdy, kto chce się przejechać pociągiem. Ja! Ręka w górę każdy, kto chce zostać w autobusie. Dobrze. Możecie iść do pociągu, będę jechać za nami. Jedzie pociąg, bu, 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 bu. Jedzie pociąg, bu, 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 jedzie nas. Leo woli ciasto czekoladowe. Nie mam ciasta czekoladowego. Może Leo zje z owocami. Mówi, że spróbuje maleńki kawałek. Mama Świnka dała kawałek ciasta niewidzialnemu przyjacielowi Suzy. George bawi się panem dinozaurem. Dinozaur! George, usiadłeś na Lea. George nie wie, że Suzy ma niewidzialnego przyjaciela. Lew Leo mówi, że nie ma ochoty na ciasto i może je oddać George'owi. Pobawimy się teraz na górze? Tak, pobawmy się w przebieranki. Zapytajmy lwa Leo. O! Leo mówi, że lubi bawić się w przebieranki. Dobrze, chodźmy, Leo. Peppa i Suzy bawią się w przebieranki. Peppa chce być wróżką. Dostaniesz jedno życzenie. Nie chcę. Chciałabym być królową Suzy, a twój Leo Lew zostanie błaznem. Leo Lew nie chce być błaznem, on chce być królem. Przyszedł tata Świnka. Mama Świnka powiedziała mi, że mamy niecodziennego gościa. To tylko Suzy, tatusiu. Jesteś pewna, że nie ma tu nikogo więcej? Jest tu jeszcze ktoś. Król Leo Lew. To zaszczyt poznać pana króla Leo. Tata Świnka udaje, że widzi króla Leo. Ależ ma pan przepiękną złotą grzywę. Tak, jest przepiękna. Ma też swoje najlepsze czerwone spodnie. O tak. I niebieski sweter. Tato Peppa, Leo nie ma na sobie niebieskiego swetra, tylko najlepszą zieloną koszulę. Cóż, jest zielono-niebieska. Tak, co namalować?
Dobry wybór, George'u. Namaluję stare drzewo wiśniowe. A to co? To są sztalugi, Peppo. Podtrzymują płótno. Co to jest płótno? To coś jak papier, tyle że do specjalnego malowania. Czy to pasta do zębów? Nie, Peppo. To specjalne farby dla dorosłych artystów. No, od jakiego koloru zaczniemy? Od czerwonego. Dlaczego czerwony? Bo czerwony to mój ulubiony kolor. Najpierw musimy namalować niebo. Spójrz, jaki to kolor? Niebo jest niebieskie. Doskonale. Zacznijmy od niebieskiego. A teraz potrzebujemy zielonego koloru na listki. Ale tu nie ma zielonej farby. Nie szkodzi. Jeżeli zmieszamy niebieską farbę z odrobiną żółtej, to wyjdzie nam zielony. Wymieszanie niebieskiego z żółtym daje zielone. Jakie śliczne zielone liście. Jeszcze trochę trawy. A co z gałęziami? Nie mamy brązowej farby. Zrobimy brązową. Pomieszamy zielony z czerwonym. Zielony z czerwonym daje brązowy. Tata świnka maluje pięć drzewa i gałęzie. Tatusiu, mogę namalować wiśnie? Tak, Peppo. Zanurz palec w farbie i namaluj na drzewku. Raz, dwa, trzy. Doskonale. Teraz kolej George'a. Jesteś świetnym malarzem, George'u. Proszę, obraz gotowy. Hurra! O, przyszły kaczki. Peppa i George odpisują na zaproszenie. Co chcielibyście napisać? Droga Zoe. Droga Zoe. Nie wiem, co mam najpierw powiedzieć. Może tak. Z przyjemnością przyjdziemy na twoje przyjęcie ucałowania Peppa i George. Jaki kolor koperty wybieracie? Czerwony. Panna Zoe zebra. Jeszcze przyklejcie znaczek. List jest gotowy do wysłania. To jest skrzynka na listy. Są tu też Dany, Suzy, Pedro, Rebeka i Emily Swan. Wszyscy wysyłają listy. Jest też Peppa ze swoim listem. Już. I co dalej? Witajcie wszyscy. Witaj, Peppo. Dostałeś zaproszenie na moje przyjęcie? Tak. Wysłałam ci list z odpowiedzią. Ojejku. Wielkie nieba, ale dzisiaj dużo listów. A ten czerwony list jest ode mnie. On jest bardzo, bardzo ważny. To do mnie? Mogę już otworzyć? Tak, jest dla ciebie, Zoe, ale musi zostać doręczony przez listonosza. Tak działa system pocztowy. O. Dzisiaj mam tak dużo listów do dostarczenia, że muszę się pospieszyć. Czy George i ja możemy pojechać z wami? Skakujcie, Peppo i George'u. Do zobaczenia. Peppa i George pomagają panu zebrze, listonoszowi, doręczać pocztę. To jest dom Zoe Zebry. Ten list jest zaadresowany do panny Zoe Zebry. Panna Zoe Zebra. Zoe Zebra? Zoe Zebra? Zoe Zebra. O, dzisiaj cała poczta jest dla Zoe. To jest list ode mnie. Czy mogę go doręczyć? Naturalnie. Peppa uwielbia doręczać listy. Kuku! Jesteś bardzo hałaśliwą małą kukunką, George'u. Spójrzcie, zaraz coś będzie się działo. Jej! Głupta z George, przegapiłeś kukułkę. Kukułka była naprawdę bardzo fajna. Robiła kuku, a ty ją przegapiłeś. Nie przejmuj się, George. Przyjrzysz się kukułce następnym razem. Musisz poczekać. Kukułka pojawia się raz na godzinę. Czekanie jest nudne. Chodź, George, pobawimy się w ogrodzie. George nie chce bawić się w ogrodzie.
chce czekać na kukułkę. Jest prawie 10. George czekał na kukułkę całą godzinę. George, chodź się pobawić. Pan dinozaur też chce, żebyś się pobawił. Dinozaur! George znowu przegapił kukułkę. Nie martw się. Biegnij pobawić się w ogrodzie, a ja cię zawołam, kiedy kukułka będzie wychodzić. Łap go, George! Jest już prawie 11. George'u, czas zobaczyć kukułkę. Szybko, George, bo znowu przegapisz kukułkę. George biegnie szybciej niż kiedykolwiek. Proszę bardzo. Dziękujemy. Dobrej zabawy. Są tu Suzy Owca, Rebeka Królik, Dani Pies, Zoe Zebra, Kędy Kot, Emil Słoń i Pedro Kucyk. Przyjaciele Pepy umieją całkiem nieźle jeździć na łyżwach. Pepa też ma ochotę na łyżwy. Witajcie wszyscy. Witaj, Pepo. Pierwszy raz jeździsz na łyżwach, Pepo? Tak. Pokazać ci, jak się jeździ? Nie, dziękuję, Suzy. Jestem pewna, że sama dam sobie radę. Dobrze, jedźmy. To jest paskudne. Już nigdy więcej nie będę jeździła na łyżwach. Spokojnie, Pepo. Każdy się czasem przewraca podczas jazdy na łyżwach. Nawet ja czasami. Tylko spójrz. Głupta, tatuś. George, czy chciałbyś pojeździć? Nie. George nigdy nie jeździł na łyżwach i trochę się boi. Przypilnuję George'a, a ty pokaż Pepie, jak się jeździ. To nie jest trudne, Pepo. Odpychasz się mocno nogą i się ślizgasz. Raz, dwa, ślizg. Widzisz? Raz, dwa, ślizg. Raz, dwa, ślizg. To proste. Teraz już sama potrafię, mamusiu. Raz, dwa, ślizg. Raz, dwa, ślizg. Świetnie, Pepo. Zobaczcie, jeżdżę na łyżwach. Pepa radzi sobie całkiem nieźle. Tak, jestem niezłym nauczycielem. Co się stało? Dziewczyny nie chcą nas wpuścić do domku na drzewie. To nie w porządku. Wiem, jak wam pomóc, chłopcy. Chodźcie ze mną. Teraz możemy urządzić sobie spokojne i ciche przyjęcie herbaciane. Co to za hałas? Gotowe. Proszę, chłopcy. Macie teraz swój własny zamek i to ze zwodzonym mostem. Wspaniały! Dziękujemy, dziadku Świnko! Czy możemy wejść? Nie, to jest męski zamek, tylko dla chłopaków. Uwielbiam takie zamki. Zamki nie są takie fajne jak domki na drzewie. Chodźcie, dziewczyny. Jestem królem na zamku. Każdy zamek musi mieć flagę. Oni mają flagę. Nie potrzebujemy głupiej flagi. Przyszła babcia Świnka. Cześć, dziewczynki. Niczego wam nie trzeba. Chcemy flagę. I musi być lepsza od flagi chłopaków. Zobaczę, co da się zrobić. Jestem królem tego zamku. Na każdym zamku powinien być telefon. Trzymajcie. Trzymajcie sznurek napięty, a będziecie mogły porozmawiać z chłopcami. Ale nie chcemy rozmawiać z chłopakami. A my nie będziemy gadać z dziewczynami.
Babcia Świnka znalazła flagę dla dziewczynek. Z sukienki będzie ładna flaga. Dziękuję, babciu. Tata Świnka czyta gazetę. A, co za cudowny dzień na lenistwo. Tata Świnka uwielbia leniuchować. O, wielkie nieba, tato Świnko. Nasz ogród wymknął się spod kontroli. Co masz na myśli, mamo Świnko? Trawę. Trzeba ją skosić. O, mnie się podoba. Taki dziki ogród. Mamo, tato, chodźcie się z nami pobawić w trawie. Proszę. Dobrze, pobawimy się piłką w kropki. O, gdzie się podziała? Piłka zniknęła w wysokiej trawie. Już nigdy jej nie znajdziemy. Chyba nadszedł czas na skoszenie trawy. Tak, tato Świnko. Pójdę po kosiarkę. Jestem pewien, że gdzieś tu była. A, jest tutaj. Tata Świnka znalazł kosiarkę. Jest stara i zardzewiała. Nonsens. Zetnę trawę szybciej, niż ci się wydaje. A, chyba jednak trochę podrdzewiała. Może zadzwonię do dziadka Świnki i poproszę, żeby nam pożyczył kosiarkę. Nie ma potrzeby dzwonić do dziadka. Muszę po prostu trochę mocniej popchnąć. Kosiarka tatusia Świnki nie jest za dobra. O, no tak. Zadzwoń do dziadka. Halo? Mówi dziadek Świnka? Witaj, dziadku Świnko. Czy mógłbyś nam pomóc skosić wysoką trawę? O, jasne. Za chwilę u was będę. Pa! To jest właśnie robota dla Betsy. Dziadek Świnka jedzie swoją kosiarką do domu Pepy. Czemu babcia jest na dachu? Robimy porządek na strychu. Co to jest strych? To miejsce, gdzie trzymamy wszystkie nasze stare rzeczy. Takie jak ty, dziadku Świnko? Ho, ho! Te rzeczy są nawet starsze niż ja. Możemy pomóc? Dobrze. Strych dziadka i babci Świnki jest bardzo wysoko. To jest wejście na strych. Jak się tam dostaniemy? Jest na to sprytny sposób. Witajcie, maluszki! To babcia! Wchodźcie! Wow. To jest nasz strych! Wow! Ile tu rzeczy! Tak, jest pełen starych rupieci! Pepa i George chcą nam pomóc w zrobieniu tu porządku. Dobrze, zacznijmy od wyrzucania tych pudeł! Aha, tylko nie te pudła! Czy są nam potrzebne? To mój statek w butelce. A to? To mój inny statek w butelce. A to? To wszystkie moje statki w butelkach. Są mi potrzebne. Och, przecież musimy coś wyrzucić. A może by tak to pudło? Nie, to kapelusze. Ojej, nie możemy zdecydować, co wyrzucić. Już wiem. Niech Pepa i George zdecydują. Dobrze. Ja zdecyduję tę starą skrzynkę. O nie, o, tylko nie tylko to. Tylko nie to. To nie jest jakaś tam zwykła stara skrzynka. To stary gramofon. Wow. A to była nasza ulubiona płyta. Możemy posłuchać? Tak. Ho, ho, nie słuchaliśmy jej od lat. Pepo, pokaż, co masz na drugie śniadanie. Czerwone jabłko. Ja mam zielone jabłko. Zamieńmy się. Dobrze? Pepo, Suzy, co wy robicie? Suzy poprosiła, żebym otworzyła pudełko. Pepa poprosiła, żebyśmy się zamieniły. No dobrze, ale proszę, zostawcie sobie coś do jedzenia na piknik. Tak, pani Gazelo. Tak, pani Gazelo. Autobus podjeżdża pod górę. Górska droga jest bardzo kręta i stroma. Dalej, autobusiku, dasz radę!
Dalej, autobusiku! Hurra! Peppa z przyjaciółmi dotarli na szczyt góry. Co za widok! Jej! 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 Kto to powiedział? To twoje echo! Co to jest echo? Echo powstaje wtedy, jeżeli powiesz w górach coś bardzo głośno. O tak! Eroyo! Eroyo! Jodwejo! 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 Wow, wow! Echo jest wspaniałe. Pora na piknik! Peppa uwielbia pikniki. Wszyscy uwielbiają pikniki. A gdzie są kaczki? Zawsze przychodzą, kiedy urządzamy piknik. Peppo, głuptasie, kaczki nie mieszkają na szczytach gór. O! Witaj, pani kaczko. Chcesz trochę chleba? Kaczki są dzisiaj bardzo zadowolone. Dostaną dużo chleba. Nadszedł ranek. Peppa i George idą do domu Rebeki Królik. Mamusiu, ty prowadź, a ja będę pilnował drogi. Na pewno, tato świnko. Zawsze gubimy drogę, kiedy ty pilotujesz. Nie zgubimy się. Dobrze. Czy wszyscy są gotowi? Tak, tak, mamo świnko. No to w drogę. Peppa i George są bardzo podekscytowani. Nigdy wcześniej nie byli w domu u Rebeki Królik. Tatusiu, daleko jeszcze? Według mapy, dom Rebeki znajduje się za tym wzgórzem. Nic nie rozumiem. To tutaj powinna mieszkać Rebeka. Zgubiliśmy się. Tu jest tylko ogródek z marchewkami. Gdzie może być dom Rebeki? Klik! Witam wszystkich! Rebeka! Czy chcesz się pobawić w moim pokoju? W twoim pokoju? Ale gdzie jest twój dom? Peppa nie widzi nigdzie domu Rebeki. To wzgórze to nasz dom. Nazywamy go Norką. Wow. Zapraszam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Chodźcie. My nie mamy schodów, tylko tunele. Wow. Dom Rebeki jest zupełnie inny niż domek Peppy. To nasza sypialnia. Jej! Masz łóżko i okno i pudło na zabawki, tak jak my. Oczywiście. Podoba mi się twój domek. Też bym chciała być królikiem. Rozumiem. Czy chcecie się nauczyć, jak być królikami? No pewnie. Najpierw musicie zmarszczyć noski i zapiszczeć. O tak. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Mamusiu, nie rozumiem, czemu mówisz tak śmiesznie? To francuski, Peppo. To znaczy, witaj, jak się masz? Co jeszcze napisała? Pomogę wam. J'aime les princesses et jouer avec mes amis. Mądry tatuś. Jestem ekspertem od francuskiego. A co to znaczy? Tata świnka wyczyścił okulary, żeby lepiej widzieć list. Niedobrze. To nonsens. Ona pisze, lubię wróżki księżniczki i zabawę z moimi przyjaciółmi. Właśnie to chciałem powiedzieć. Ja też chcę mówić po francusku. To może porozmawiasz z Delfin Osiołek? Jak? W liście jest jej numer telefonu. Bonjour. Est-il possible que Peppa parle à Delphine? Mama świnka pyta, czy Peppa może porozmawiać z Delphine. Halo? Bonjour. Bonjour. Co mam dalej powiedzieć? Comment ça va? Comment ça va? Pa! Au revoir. Au revoir. Co ci powiedziała? Mówiła po francusku. Bonjour, George.
Comment ça va? Peppa zapytała się George'a po francusku, jak się ma. Dinosal! Nie, George, to nie tak się mówi po francusku. Tego ranka pan zebra listonosz dostarczył listy do domku Peppy. List! Hurra! Musimy być bardzo cichutko, żeby nie wystraszyć właścicieli tych śladów. Tak, mamusiu. George. Peppa i George podążają po śladach. Patrz! Ślady należą do małego ptaszka. Poleciał na drzewo. Gdzie? Proszę, Peppo, spójrz przez lornetkę. Lornetka sprawia, że wszystko widać lepiej. Widzę jednego, dwa, trzy małe ptaszki. O, ciekawe, co jedzą. Jedzą robaki. To obrzydliwe. George znalazł więcej śladów. O, jakie malutkie ślady. Te maleńkie ślady zrobiły mrówki. Zbierają listki do jedzenia. Będą robiły sałatkę na obiad? Tak. A propos obiadu, zróbmy sobie piknik. Ojej, piknik. Tato Świnko, zostawiłeś koszyk z jedzeniem w samochodzie, prawda? Tak, ale to żaden problem. Wrócimy po prostu do samochodu na obiad. A którędy musimy wracać? Mapa nam pokaże. Tędy. Oj, kto tu posadził drzewo? Nie ma go na mapie. Oj, tato Świnko, zgubiliśmy się, prawda? Tak. Jak my teraz znajdziemy nasz samochodzik? George znalazł jeszcze jakieś ślady. O, jakie duże ślady. Dinosaur. Bardzo interesujące. Co? Czyżby George znalazł tutaj ślady prawdziwego dinozaura? Nie, to są ślady naszych stóp. A jeśli pójdziemy po naszych śladach, to dojdziemy do samochodu. I do naszego kosza. Hurra! Teraz już nic nam nie przeszkodzi w odszukaniu naszego samochodu. O, tego się nie spodziewałem. To ruszajmy! O, łódka płynie do tyłu. Uważaj na most! Oj! O, było blisko. Papa! Papa! Bawcie się dobrze! Mam nadzieję, że moja łódka wróci w jednym kawałku. Przestań się martwić, nic się nie stanie. Peppo, daj sygnał. Tak jest, kapitanie tato. Jestem troszkę głodna. I ja też. Dziadek zostawił nam prowiant w jaskółce. A co to jaskółka? Jaskółka to półka na jedzenie. Chodźcie. Peppa i George wchodzą pod pokład. Wow! Widzicie, jaka malutka kuchnia? A gdzie jest jedzenie? Myślę, że powinno stać tutaj. Oj! To nie jest jedzenie. W takim razie tutaj. To też nie jest jedzenie. Tutaj wszystko jest nie tam, gdzie być powinno. Jej, telewizor! Tata Świnka nie może znaleźć prowiantu. To nieprawdopodobne. Gdyby to była moja kuchnia, to jedzenie byłoby... tutaj. O, brawo, Peppo. Peppa znalazła jedzenie. Przepyszne. O, płyną kaczki. Witam, pani kaczko. Chcesz troszkę chleba? Peppa i George uwielbiają karmić kaczki chlebem. Uwaga, przed nami suwary. Spokojnie, łódka dziadka bez trudu przepłynie. Utknęliśmy? Nie, możemy wycofać. Utknęliśmy? Tak. Komputerze. O. 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 Mamo, tato, zgasło światło i przestała grać muzyka. Odkurzacz także nie działa. Mój komputer też się wyłączył. Mama Świnka próbuje włączyć światło, ale niestety bez skutku. Mamy awarię prądu.
Co to jest awaria? To znaczy, że nie ma elektryczności. Co to jest elektryczność? Elektryczność to coś, dzięki czemu wszystko w domu działa. Czy ta elektryczność znowu wróci? Tak, ale w międzyczasie musimy znaleźć latarkę. Latarka chyba jest w piwnicy. Dobrze, pójdę ją przynieść. Dasz sobie radę, tatusiu? Wszystko gra. Widzę całkiem nieźle w ciemności. Kto to tu postawił? O. Tato, wszystko w porządku? Tak, tylko trochę tu ciemno. O, przypomniałam sobie. Latarkę zostawiłam w kuchni. Aha. Mama świnka znalazła latarkę. Czy mogę podtrzymać latarkę, mamo? Proszę. George, popatrz na mnie. Peppa robi śmieszne miny. Nie bój się, George, to tylko Peppa. Och, powiedzmy tatusiowi, że znaleźliśmy latarkę. Tata jest nadal w piwnicy i szuka latarki. Nigdzie jej nie widzę. Tato, znaleźliśmy latarkę. Na szczęście mamusia zostawiła latarkę w kuchni. Dobrze, że nie w garażu.